Lecimy! Proszę bardzo, wszyscy na czacie! Rozkręcamy imprezę w klubie Fantazja! Wszyscy na parkiet, panie proszę panią i panów też. Kogo tam chcecie w sumie? Pijany klient wypraszany. Panu już wystarczy, zapraszamy ponownie jutro. I wszyscy ręce w górę! Lecimy! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. O, minigierka od razu u barmana. Bang. Flying Trickster. Bang, 1300. To mi się podoba. Kłótnia. Wyprowadzić, a właściwie nie wprowadzić, bo jeszcze nie wszedł. Zobacz, oni tutaj przychodzą przez sracz na salę. No nie, nie tak, nie do tego miały być te drzwi. To ludzie mieli mieć łatwiejszy dostęp do kibli, a oni przychodzą przez kibel, żeby na salę wejść. Bez sensu. Dawaj, dawaj, kurde, więcej pieniędzy, szybciej, szybciej. Ale już jest, 5000. I barmani dają radę teraz. No, ten drugi bar wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. Killa Taylor, Killa Taylor. Klub Fantazja, 5.6.96, 5.6.96, 21, 19.5.97. No to jest, data urodzenia, 59, ale stara prókwa. Nie, chyba puszczę, co? Pasuje. Kurde, dwóch niezadowolonych klientów, jak to? A bary są oblegane i to fest. Nie wiem, czy jeszcze jednego baru nie będzie trzeba gdzieś dać, bo tu już się nie wyrabia po prostu, ci barmani. Kurwa, ile to jest problemów, ty? Nie no, musimy tych ludzi sobie sprowadzić, ale... Jeszcze brakuje trochę umeblowania i tak dalej. A tu co? A tu co, ty? Jaka umieralnia tutaj jest? Co jest grane? Trzech chłopów siedzi i żyga na moje meble ukochane. Ja chyba nie zdążę, daj spokój. Tych klientów to się tak długo wyprowadza, że masakra. Ale dobrze, dzień zakończony. 52 podekscytowanych klientów. Dzień na plus, reputacja na plus, pieniądze na plus. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. No dobra, 5000, tylko że z jednej strony ja tutaj mam tą salę do przyozdobienia, fakty, no nie? Kurde, tak myślę, że tutaj dwóch barów nie dać, bez kitu. Bo ci barmani nadal nie dają sobie rady, no nie? Jakby dać dwa takie bary, dwa takie zamiast jednego takiego. Hej, bo tu kolejki można dodawać. A jakbym tutaj właśnie dodał, tu, tu. Nie wiem jak to działa, zobaczymy, jak teraz zwiększyłem to, to może, może, zobaczymy. Dobra, trzeba tą salę tutaj zagospodarować. Wiesz co, zrobimy tak, cyk. Sprzedaj ten głośnik. Daj mi te inne głośniki. Te inne głośniki tutaj były. W ten sposób. O. Dobra. Dobra, musimy tutaj odpowiednio pomalować. Tak myślę. Może od podłóg zaczniemy najpierw. Jakie by tutaj dać podłogi na wejściu do naszego klubu? Co poeta miał na myśli? Nie mam pojęcia. Dobra, ściany teraz. Jaskrawe kolory. Tak. Pięknie. Wygląda to idealnie. A nie. Ty, zobacz, nawet pasują. Zobacz, pasują te zewnętrzne ściany do wewnętrznych. Nawet nie wiedziałem, że takie mam na zewnątrz. Nie zwróciłem uwagi totalnie. Bania! Białe rękawiczki! Wszyscy ręce w górę! Lecimy! Prawie 1000 mamy tego. Dekoracji. Doskonale. Muzyka jest. Więcej miejsc siedzących tutaj jakiś bym tutaj dał, no. Bez kitu. No i wydaliśmy pieniądze, ale już coraz lepiej to wygląda. Tu jeszcze jakieś stoliki będą, tu jeszcze jakieś stoliki. Dobra, zacznij disco. I to jest mordownia teraz. Insane Mobster 1500, pasuje robota. Tak to ja mogę robić, te minigierki. Weź pigułkę, tam, piksa wiksa. Miks z ugaszenia Hanuki w Sejmie. Panie pośle, co pan robi? No, te kolejki tutaj się zwiększyły. Wydaje mi się, że to jest właśnie, że więcej jest, więcej możliwości właśnie ogarniania tego. No dobra, jest miejsce, pasuje, więcej miejsc, więcej klientów. 70 klientów mamy, wszyscy zadowoleni. Tak dosyć organicznie to idzie. Sracze widzę, że tutaj nie wyrabiałem. 12 na 12, ty. No, sracze tak ledwo, ledwo wyrabiałem. Zaraz będzie trzeba toalety powiększyć, się okaże. Barman minigierka. Raid Boss Zombie. Napiłbym się takiego Raid Boss Zombie. Co to jest, jakiś... Curaçao pewnie, Energol, Sprite i Lemoniada. A, to słaby. Ale 1500 spadło. No jest impreza, kręci się biznes. 10 koła na koncie prawie. Myślę, że na 10 koła skończymy ten dzień. Lecimy! Proszę bardzo, wszyscy na czacie! Rozkręcamy imprezę w klubie Fantazja! Wszyscy na parkiet, panie proszę panią i panów też. Kogo tam chcecie w sumie? Pijany klient wypraszany. Panu już wystarczy, zapraszamy ponownie jutro. I wszyscy ręce w górę. Lecimy. I dzień zakończony.
7800. Normalnie. Można, można. Pewnie, że tak. Nawet trzeba. 8000 dolarów mamy na koncie. Teraz możemy już zacząć kombinować. Kurde, widzowie, z wakacji już za pasem w sumie, nie? Macie już jakieś plany na wakacje? Ja to w sumie na Cypr z Janeczkiem pojadę. Do Cornwallis z Semi starą pojadę. Bo tak to w sumie nie mam planów. W zeszłym roku to moje wakacje, to był stream przedłużany. A jak? I to bez kapy. Ja tam się dobrze bawiłem. Na dole tych stołów tutaj, a jak? Będę przejmował. Pasuje robota. No i nice, 1145 dekoracji. Bardzo dobrze. Teraz, czy możemy coś ulepszyć? Możemy za 3000 ulepszyć to i chyba tak zrobimy. Zatrudniania ochroniarzy, sprzątaczy. Dawaj to, odblokujemy. Pewnie, że tak. Ile to kosztuje? Ile taka kanciowa? 1500. Chyba taką małą damy, co? A i tu będzie trzeba drzwi powstawiać. Kurde, taki mało praktyczny jest ten pokój, powiem szczerze. Nawet jak tutaj drzwi wstawię. A no dobra, no musimy tu jakoś z tym pracować. O, jest, ochroniarz. Zatrudnić Patryka. Dawaj, Patryka, na ochronie. Na jeszcze na tych, na sprzątaczy nas jeszcze nie stać. Dobra, no. I coraz lepiej wygląda ten klub. Coraz lepiej to wygląda. Zobaczmy, jak to teraz będzie operować. O kurde, ale wiary. O ja pierdolę. Obsługa zaraz przyjdzie i wyprowadzą chopa. O, idzie, idzie, idzie go wyprowadzi. Ty, zobacz, zobacz, zobacz. Idzie po chopa. Bierze chłopa załachmany. Stawaj, stawaj, kurwa, wypierdalaj tutaj z lokalu. Klepie go po głowie. Wyprowadzić. Jeden jest zadowolony klient, dlaczego? Jakie hajsiwo my tu trzepiemy, ty. Konkrecik. Wyprowadzić, wyprowadzić tych chamów. Więcej ochrony potrzebujemy. No obecnie to będzie trzeba to jakoś powiększyć. A jeden wkurwiony klient. No bywa, ale 83 podekscytowanych, zadowolonych, więc jest dobrze. Jest dobrze. No dobra. Kurde, ale ile my na pensję wydajemy? Prawie 3 koła na pensję. Ja pierdolę. Daj spokój. Kurde, ja bym tutaj to jednak powiększył. Ale jak to powiększę, to będzie problem z barem. Trzeba tu będzie jakieś przemoblowanie je zrobić. Na razie damy tutaj te drzwi i wstawię sprzątaczkę. Ciekawe, czy bym tu jeszcze zmieścił ochroniarza. Zmieściłbym tu jeszcze ochroniarza. Zmieściłbym, a nie, nie ma jednak. Kurde, chciałem oszukać, ale wyszło jak zwykle. To na razie, dobra, zaraz tu zrobię przemeblowanie. Inaczej to zrobimy. No, będzie przemeblowanie. Ale na razie jeszcze dajmy tak, sprzątacze. Jago, sprzątacz Jago. No i tutaj mamy niezagospodarowane to, ale zrobimy tak, że to wypierdolę, przesunę ten bar tutaj. Po bokach zrobimy te biura tych. To ściśnimy, to przesuniemy i myślę, że będzie spoko. Będzie trzeba tak zrobić. Dobra, jakiś evencik trzeba chyba tutaj odpierdolić. Sobota akurat, o! DJ Eryk chyba przyjeżdża do miasta, słyszałem. A jak? Proszę bardzo, DJ Eryk wjeżdża na salony. Za 3000 dolanów. No tu jak będziemy mieli trochę więcej hajsu. Nie, do tego stanowiska dwóch ochroniarzy? Nie, nie mogę dwóch ochroniarzy. Nie, nie, nie. Do tego dużego mogę, ale do tego to nie. Tutaj tylko pojedynczego. No, zrobimy tutaj przemeblowanie. Ale to jak będziemy mieli trochę więcej hajsu. O, pierwszy poziom już prawie wbity. 500 reputacji, 500 ten, 5 odblokowanych ulepszeń. A żeby mieć jakieś ulepszenie jeszcze odblokowane, no to jeszcze trochę nam brakuje. Ty, w sumie, co to jest? Ja bym to chciał. 2000. Dawaj, co to jest? Światła! Zoba, jaki klimacik. Dobra, podkręcimy trochę cenę. Cena bilety 20%, cena alkoholu 20%. Tak powinno być git. Dobra, dawaj disco. Lecimy z tematem. Dobrze idzie, dobrze idzie. Wyprowadzi tutaj chama. A, nie mogę. Ty, sprzątasz nie przepcha toalety? To chyba woźnego trzeba. Bary powoli zaczynają mnie wyrabiać, z tego co widzę. 85 osób, no już zaczyna się. Prawdziwy klub się zaczyna od 100 osób. A dobrze, zarobimy teraz sianko i trochę zrobię tutaj przebudowanie. To barman minigierka. Insane Mailman Kids. Whisky, orężatka, Sprite, mięta. Pasuje. I pieniądz leci. I pieniądz leci. Wyprowadzić, chama. Kurwa, ile mamy incydentów, ty. Ja ci pierdola. Nie no, więcej ochrony potrzebujemy, bo tutaj jest za duży gnój na tej sali. A do czego są ci sprzątacze? Ci sprzątacze nic nie robią, ty. Daria jest zadowolona, to jest najważniejsze. No pierwsza klasa, no a jak? Jest impreza, dzieje się impreza. Kurde, 5 niezadowolonych klientów, co tu się dzieje? A, bo bar chyba nie daje rady, bary nie dają rady, no. Bez kitu. Więcej barów będzie trzeba zrobić. Ja zaraz zrobimy przemeblowanie. Kurwa, 6 niezadowolonych. Nie jestem z tego zadowolony, ale 10 tysięcy dolarów zarobione. Więc to jest bardzo dobry hajsik. Dobra, musimy tu zrobić przemeblowanie, koniecznie. To już tutaj 100% się dostaje za sprzedawanie tych rzeczy. Dobra. I teraz tak, tutaj dwa bary bym zapierdolił, powiem szczerze. A nie mogę odblokować lepszych barów? Nowe bary za 3... Ty... Dawaj, nowe bary. O, to są dwuosobowe bary, ty. O, takiego luja. Takiego skurczybyka wielkiego. I tutaj dwóch barmanów możemy wsadzić, nie? Dawaj, Oliwiera i Ryana. Nawet się nie podoba, jeszcze nam 4000 zostało. Możemy tutaj trochę ściany przydekorować. O, nie mam pieniędzy. Wydałem wszystko w pizdu, ale warto było. Tańczymy, tańczymy, tańczymy! Proszę bardzo.
No dobra, lecimy dalej z tym koksem. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Zobaczymy, jak teraz to się będzie sprawować. Zoba, jest, parkiet zapchany. Kurde, ale bary ledwo wyrabiają, no. Kurde, z tymi barami, mimo że zwiększyliśmy tutaj ilość. A, bo ja tutaj miejsc nie dodałem, kolejek nie dodałem, cholera. Zapomniałem kolejek dodać. Szkoda, że sprzątacze nie mogą kibli odpychać, przepychać w sensie. Bez sensu. 93 osoby na sali, bardzo dobrze. Zaraz do setki dobijemy może, jak dobrze pójdzie. Tylko kurde, bary ledwo wyrabiają i sracze ledwo wyrabiają. Niedobrze, niedobrze. O, minigra. Walter Rodriguez, Walter Rodriguez, Rodriguez. Gala... Co? Nazwa klubu? Wyproś. Do złego klubu chłop trafił. Kurde, no nie mogę setki przekroczyć w klubie. Te bary będzie trzeba zwiększyć, większe bary. I tak patrzę, to w sumie miejsca siedzące rzadko kiedy są okupowane. To może te w lewym i prawym górnym rogu wypierdolę i postawię większe bary. No, bez kitu. Chociaż tak patrzę, no może, kurde, nie wiem. Zobaczymy. Kurde, ale no jest kilku klientów niezadowolonych. Chyba dlatego, że bary nie dałem rady. No, przy barach jest trochę ten młyn. Będzie trzeba poszerzyć jeszcze bary. Te pojedyncze zwiększę na te większe i pasuje. Wyprowadzić Menela. Posprzątać, szybko. Wyprowadzić Menela, szybko. O, barman, minigierka. Dawaj drinka. Raid boss zombie. O i to. 2100, kurwa, jakie hajsiwo. Jak? Dobrze jest, 10 koła zarobione, tak o. Bardzo dobrze. Elegancko. Dobra, ale trzeba tutaj przebudowę zrobić. Wydaje mi się, że te dole postawię te większe bary. No, bo nie dałem se rady. Sedaj. Fuck, one się tu nie mieszczą, ty. Mimo wszystko. To będzie ścisk, ale chuj. A nie podoba mi się ta ściana, chyba to zmienię w pizdu. Ja bym dał jakąś, o, taką na przykład ścianę. Kurwa. A tutaj inną, niebieską tutaj damy. Dobra, większe bary dodane, pasuje. Jeszcze jakieś oświetlenie bym tutaj dał. Kibla, też damy oświetlenie. Pewnie, że tak. Dobrze to wygląda. 3 bary, 6 tych, miejsca dodane. Zrobimy sobie jakieś wydarzenie jeszcze. Dawaj tu, wydarzenie w poniedziałek. W poniedziałek słyszałem, że DJ Lara gra. 4500 dolarów, kurwa mać. Wydaje mi się, że jak ja piąte to zrobię, to już wygram planszę w ogóle. No, bez kitu. To są lepsze meble. Kurde, nowe bary dla 4 barmanów. O kurwa, nie, ja bym scenę DJ-ską chciał. Lepszą scenę, amatorską scenę DJ-ską. Nowe wydarzenie, nowe głośniki, nowe parkiety. A technik też jest, technik też będzie naprawiać te, ale ja nie mam miejsca dla technika. O, pracownica automatycznie przy... O, to by się przydało. Bez kitu, że oni automatycznie by do roboty ten... Automatycznie do roboty by się brali. Albo lasery też by się przydały. No ale no na razie trzeba zaoszczędzić, ale dobrze to wygląda. Klub Nocny Fantazja rozkwita. Oświetlenie mamy, jeszcze brakuje tych. Smoke machines. Zobaczmy, ile teraz zarobimy. Teraz pewnie kible nie będą wyrabiać, ale trudno. Chyba głośnik się od razu zjebał. O kurde, ale czepiemy hajs. Jest, hajs trzepany. Nie no, teraz to chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze, tak mi się wydaje. Chyba czy setkę klientów przekroczę. Minigierka, Sweet Scorpion. To i to. 2300, nice. Zobacz, już 20 koła prawie mamy. Cieś. A tu coś dzieje? Ja się tym zajmą, jak kłótnia jest. Kurde, zaraz tam przyjdzie i to rozwiąże, nie ma problemu. Ty jak się wydziera na niego, zobacz. Co kurwa? 20 koła na koncie, tak o. No i wreszcie to zaczyna wyglądać jak klub nocny. Kurde, zarabia przynajmniej pieniądze jak klub nocny. 20 tysięcy dolarów w jedną nockę, tak o. Sracze nie wyrabiają. No, sracze fest nie wyrabiają. Ludzie pod siebie zaczynają robić, niedobrze. Czyli normalny klub nocny. A DJ Bahira? DJ Bahira napierdala. Zoba, jest muzyczka, pasuje robota. No ale sracze, jest problem ze straczami. Kolejki jak skurwysyn. A czemu tego nikt nie wyprowadza? Gdzie jest moja ochrona? Stawać, kurwa, geniek. A ten co? Miles przyszedł z ochroną się napić, ty, spoko, on go zna. Jego kuzyn tutaj pracuje na bramce, nie ma problemu. Ale jest już paru, 19 niezadowolonych, no te kible nie dają rady, nie? Kible jest największy problem. Ale też widzę, że z siedziskami jest problem. Więcej siedzisk będzie potrzebnych. Kurwa, 18 złych klientów, nie jestem zadowolony z tego. Ale 15 koła to jestem zadowolony. I prawie 1000 reputacji. Chyba będzie trzeba trochę przyciąć parkiet, wiecie? Mimo wszystko, przyciąć parkiet i tutaj dodatkowe siedziska dać. Bo nie wyrabiają. Tak zrobimy. Tak ja tutaj zmieściłem. No nie, tego... Sprzedaj, tak zrobimy. Po zewnętrznej po prostu i tyle. Za mało miejsca w straczach, a nie powiększę ich, no nie mam jak tego powiększyć. Za mało miejsca w tym klubie, żeby tutaj sprostać wymaganiom. Więc trzeba podnieść ceny. Chyba, że odblokujemy lepsze meble. Lepsze meble odblokujemy, to oni szybciej będą regenerować sobie tą staminę, nie? Ale najpierw trzeba na wtorek. Dzikie wtorki w klubie Fantazja. DJ Lara, słyszałem, że tutaj przygrywa. Tak o, dodaj wydarzenie, pewnie, że tak. No partego też tutaj można by dodać, nie? Te, jakbym przeniósł, zobacz. Tu. Dobra. Nawet dobrze to
to wygląda, powiem szczerze. Chyba więcej oświetlenia też trzeba tutaj dodać. Ale czekaj, najpierw odlokuję tutaj. Ulepszam to. 10 tysięcy. Au! Nowe loże. O, loże VIP. Kurwa, zoba. Konkretna sprawa. Albo lepsze te. Nowe lasery. Dawaj lasery. Muszą być lasery. Muszą być. O, kurwa. Zoba, co się dzieje. Zoba. Teraz będzie dyskoteka. Lasery w straczu. Muszą być. Sprzedaj mi te światła. Muszą być lasery w straczu. Pasuje. Doskonale. Poka mi te meble teraz. No są lepsze meble. Kurde, nie wiem czy nie trzeba powymieniać ich w pizdu. A nie, kanap nie mamy lepszych. Mamy tylko krzesła lepsze. Fotele. Fotele takie dopierdolone tutaj dam. Tutaj w sumie te też by można, nie? Posprzedawać wszystkie w pizdu. Dać takie lepsze. Wygodniejsze fotele, bo oni szybciej będą wtedy regać tą. Dobra. Nadal jest problem z toaletami, nie? Ale... No co ja mogę z tymi toaletami, ty? No dodam im jeszcze dodatkowe miejsca do kolejek, ale wątpię, że to rozwiąże problem. Naprawdę wątpię. A nie mam jak tego rozbudować, no nie chcę zrezygnować z niczego, nie? I tak zażegają w pizdu, to klub nocny w końcu. Nie, no to już dobra, lasery, tutaj brakuje jeszcze tylko tych. Dymu i no mordownia jak fest, nie? Klub nocny w Fantazja w Rokietnicy pod Warszawą. Rozpocznij disco. Zaba, zaba. Dzieje się, dzieje się. Barman, minigierka. Insane mailman kiss. Zobacz jak tu hajs leci, ty. No ale z kiblami, jest mega problem z kiblami, nie? Promocje na drinki w środku nocy? Co jeszcze mam, kurwa? W środku nocy to właśnie mają być drogie drinki, jak już ludzie są najebani, to wydają pieniądze. Co, ja przepracowałem swoje w klubach nocnych, wiem jak to się robi. Po północy kończą się wszystkie promocje, bo ludzie i tak kupią, bo już są tak na. I to też jest taka ciekawostka, że rzeczywiście kluby nocne, jak mają na przykład, nie wiem, 2 za 1 drinki albo coś w tym stylu, to po północy wszystko się kończy i ludzie nawet nie wiedzą, bo i tak kurwa, dają karty i whatever, nie? 110 chłopa w klubie, pasuje robota, zobacz jak tańczą, zobacz. A zobaczcie jak tą ruderę żeśmy doprowadzili do takiego klubu, kurwa. Ty, wszystkie miejsca siedzące są nadal zajęte, ja pierdolę. Nie, no dobra, nie wszystkie, ale a w dużej mierze. Ale 10 niezadowolonych, cholera jasna, nie wiem czego im brakuje. Gdzie są ci niezadowoleni klienci? Chcę wiedzieć! Co im nie pasuje w moim klubie nocnym idealnym, wymarzonym? Dealera im brakuje, jak w każdym porządnym klubie nocnym. Ale dealer przychodzi przeze mnie. Procent jest, jak w moim klubie dealujesz, to dla mnie idzie. Kacik. O, bramkarze minigierka. Sofia Davis, Fantazja. Data ważności, no wszystko dobra, wpuść. Pasuje robota. No kible, kible ledwo dają radę, no. Kible są oblegane, ale w sumie realistycznie, jak w każdym klubie nocnym, nie? Wchodzisz do kibla, tam w jednej kabinie ktoś się rucha, w drugiej kabinie ktoś na taki bierze, w trzeciej kabinie ktoś śpi. Takie jest życie w klubie nocnym. No kibli nie ma miejsca, żeby rozbudować, nie? Bo mam, nie mogę rozbudować bardziej klubu. Muszę pracować na tej przestrzeni, którą mam, a jak rozbuduję kible, to będę musiał się pozbyć miejsc siedzących i już i tak jest ścisk jak skurwysyn w tym klubie. No i git. Ej, nie jest źle. 6 wkurwionych, 4 niezadowolonych, a tak, całkiem sporo zadowolonych klientów. I zobacz ile hajsu na plus, 18 tysięcy. Bang! Misja ukończona, nowa mapa Twilight, nowy menadżer Greg. Twoja gra została zapisana i w każdej chwili możesz wrócić do swojego klubu. Możesz kontrolować grę w tym klubie lub zagrać na nowym. O, bardzo dobrze. Ja bym jeszcze ten, zobaczył tą lepszą scenę DJ-ską. Jeszcze bym kilka wieczorów na tym klubie rozegrał, żeby zobaczyć jak tam lepszy DJ i tak dalej, nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze.